Przedstawiciel branży motoryzacyjnej, od lat związany ze sportem w mieście oraz dobrze znany mieszkańcom inicjator licznych akcji charytatywnych i kulturalnych, to nowi wiceprezydenci Gliwic. Zastępcami Katarzyny Kuczyńskiej-Budki zostali Jarosław Zięba i Łukasz Gruczyński. Pani prezydent ma też w planach powołać architekta miejskiego. Magda Sincewicz. Na razie jest ich dwóch, ale niebawem dołączy do nich kolejny zastępca. Oprócz niego w planach są też zupełnie nowe osoby w strukturach urzędu, nie pełniące ani funkcji wiceprezydenta, ani naczelnika. Architekt miejski oraz pełnomocnik do spraw zieleni miejskiej, koordynujący pracę kilku wydziałów. To ma wprowadzić w mieście nowy ład. Na pewno bym chciała, żeby miasto stało się otwarte, żeby słuchać tego i słyszeć to, co mówią mieszkańcy, bo to jest ta zmiana, którą na pewno chcemy wprowadzić, czyli otwartość, taka prawdziwa nowoczesność, też taka uważność na te problemy, które się pojawiają, a które do tej pory czasami, mam wrażenie, były albo niesłyszane, albo bagatelizowane, albo po prostu niezauważone. Mieszkańcy już dawno zauważyli, co powinno się w mieście zmienić. Co się powinno zmienić? Sposób zarządzania przede wszystkim. To, co pani prezydent mówiła, faktycznie trzeba zmienić te kontakty ludzi z urzędem. Żeby jeszcze więcej było i zieleni, żeby coś z tym ruchem. Był kiedyś taki pomysł, żeby tą ulicę Zwycięstwa jakoś tak uwolnić od ruchu. Gdyby się tak udało, to naprawdę by było jedne z ładniejszych miast takich. Także cieszmy się, że tak Gliwice się rozwijają. Jak twierdzą nowi wiceprezydenci, do zrobienia jest wiele, począwszy od